dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie zdrady, jakie były w serialu 19+. Trochę się tego nazbierało przez te 10 sezonów. Sądziłem, że było ich znacznie mniej i średnia zdrad na sezon będzie nieco mniejsza. Lena zdradziła Filipa z Barańskim, Gawrońska drugi raz zdradziła Filipa z Jaroszem, ona zdradziła byłego, Irek zdradził Jolę z Magdą, w dodatku działo się to w pierwszym odcinku, Sobczak zdradził Monikę z Martą, Irek nie zdradził Iwony z tą z Dietla, gdyż przed tym z nią zerwał. Mówię o tym, żeby ktoś nie pisał o tym w komentarzu. Sara zdradziła Karola z Przemkiem, bo ich związek formalnie nie został rozwiązany w serialu. Jacek zdradzał swoją żonę z Anetą. Frodo zdradzał Patty z Alą i Baśką, ponieważ teoretycznie wtedy była jego żoną. Oskar zdradził Lenę z Sarą. Wiem, dziwnie to brzmi. Ala zdradziła Magdę z Frodo. Motyl również zdradziła Marcela z Magdą. Jaro zdradzał swoją żonę z Iwoną i przypadkowymi laskami. Wojtek zdradził Iwonę z Leną. Kaja zdradzała Eryka z dwoma facetami. Kasia zdradziła Rafała z Krzyśkiem. Lucy zdradziła Arka z Józkiem. Może drugi raz będzie, kto wie. Iwona zdradziła Irka z Wojtkiem. Grzesiek zdradzał Angelę z wieloma kobietami. Jola zdradziła Irka z Majkiem. Ela zdradziła Semę z Irkiem. Arek zdradził Zuzę z Lucy. Mąż kuzynki Staszka zdradzał ją z innymi kobietami. Edyta, kuzynka Staszka, zdradziła swojego męża z Pawłem. Ojciec Arka zdradzał żonę z Kariną. Karina zdradziła ojca Arka z Majkiem. Janek zdradził Melanię z Moniką. Rafał zdradził Kasię z Polą. Wtedy ich małżeństwo trwało. Naprawiali swój związek, a on się z nią spotykał i nie tylko. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz zdrajca, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy ten serial powinien nazywać się Zdrady Plus?